lodówce, różowy krem do rąk, ciastka z oczami i waniliowa pianka do golenia. Dzisiaj zobaczysz pranki, o których twoi znajomi nigdy nie zapomną. Kiedy jesteś śpiący i musisz się ogolić, niewiele cię obchodzi. Zobacz, jak ten gość wyciska piankę na rękę i nakłada ją na brodę. Zaraz, dlaczego moja morska bryza nagle pachnie wanilią? I od kiedy jest jadalna? I słodka! Weź bitą śmietanę w puszce i etykietkę od pianki do golenia. Przyklej etykietkę do puszki dwustronną taśmą klejącą. Zamień produkty. Połóż bitą śmietanę zamiast pianki na umywalce. I pozwól mu wypróbować kremowy, śmietankowy look. Będzie śmiesznie, jeśli zdołasz uciec. Co mamy dzisiaj na obiad? O rany, to ludzka głowa! I patrzy się na mnie. Cóż, czas na strajk głodowy. Do tego dziwnego pranka weź średnią główkę kapusty. Wydrukuj zdjęcie dziewczyny z gotyckim makijażem. Wytnij ją i zaokrąglij krawędzie. Przymocuj twarz do kapusty dwustronną taśmą klejącą. Włóż niespodziankę do worka. Wygląda bardzo realistycznie. Połóż torbę z kapustą na półce w lodówce. Gotowe! Upewnij się, że twoja koleżanka niczego się nie domyśla. Od dawna chciałaś lustro na całą ścianę. I wreszcie twoje marzenie się spełniło. Ale co to jest? Kto ośmielił się je potłuc? Z taką siłą, że jest przebite na wylot. Weź puszkę Pepsi i nóż do kartonu. Przetnij puszkę na pół. Przymocuj połówki puszki po dwóch stronach lustra. Narysuj szczeliny w szkle gorącym klejem. Gotowe! Twoja przyjaciółka pewnie zgadnie, że to psikus. Ale jej pierwsza reakcja będzie nie do opisania. Moja przyjaciółka jest bakteriofobem, więc zawsze ma żel antybakteryjny do rąk. Ale dzisiaj dostanie klejącą niespodziankę. Ugh, zepsuł się? Muszę umyć ręce. Do tego pranka pożycz żel koleżanki i weź puste opakowanie. Wyciśnij zawartość z butelki. Umyj ją i weź klej. Zapełnij butelkę po żelu klejem. Zamknij opakowanie. Gotowe! Znajdź 5 różnic. Włóż butelkę z klejem z powrotem do torby. Zabawimy się? Wygląda na to, że ona czegoś szuka. Ciekawe czego? Optymizmu? Cierpliwości? Wiary w ludzi? Może tego szukasz? Daj przyjaciółce niezwykłą galaretkę. Więc tutaj są moje klucze. Wywróciłam całe mieszkanie do góry nogami. Ale dlaczego są pod warstwą galaretki? Następnym razem nie będziesz ich rzucać byle gdzie. Trudno się mówi. Wyłów klucze z galaretki. Nareszcie mam z powrotem klucze. Już nigdy ich nie zgubię. Do tego pomysłu weź małą miseczkę i żelatynę. Wsyp całą saszetkę do miski. Dodaj wodę. Wymieszaj. Dodaj barwnik spożywczy i wymieszaj widelcem. Wrzuć klucze na dno miseczki. Włóż ją do lodówki. Żelatyna jest mocno skoncentrowana, więc galaretka szybko zastygnie. Deser jest gotowy na niespodziankę. Czytanie nie jest dla mięczaków. Oczy same ci się zamykają. Ale spanie podczas wojny na pranki jest niebezpieczne. Jakby nie było, twoja przyjaciółka od dawna marzy o spłataniu ci okrutnego figla. Będzie ci potrzebny gumowy pająk i plastikowa rurka. Przyczep rurkę do półki. Użyj taśmy. Przywiąż pająka na sznurku do rurki. Zawieź go na wysokości oczu śpiącej ofiary. Pierwsze, co zobaczy po przebudzeniu, to wielki pająk. Czy to jakiś koszmar? I po spaniu. Rozmowa z przyjaciółką może być dużo ciekawsza, jeśli zażartujesz.
Odwróć jej uwagę w dowolny sposób. Zamień jej krem do rąk na wcześniej przygotowaną tubkę. Zaczyna nakładać krem na ręce, ale coś poszło nie tak. Zamiast kremu smaruje ręce różową farbą. Chyba wiem, kto za tym stoi. Nie kłam, czy to twoja sprawka? Będziesz potrzebować kremu do rąk i konturowej farby akrylowej. Otwórz krem. Wsadź ostrą końcówkę farby do tubki. Wyciśnij trochę farby. Zamknij tubkę. Wszystko jest gotowe na psikus. Jak fajnie, kiedy ktoś okazuje ci uczucia i ma dla ciebie słodkie ciasteczka. Od tygodnia jestem wegetarianką i nie jem nic, co ma oczy. Tak smutno na mnie patrzą. Jak możesz je jeść? Do tego psikusa weź oczy naklejki. Przyklej je do okrągłych ciasteczek. Włóż ciastka z powrotem do pudełka. Zamknij pudełko. Sklej krawędzie. Możesz zacząć swój psikus. Moja koleżanka mówi, że jest na diecie, ale i tak kradnie moje chipsy. Głuptasie, myślisz, że się nie zorientuje? Ale wiem, jak dać ci nauczkę. Do tego pomysłu przyda ci się żółta modelina. Rozwałkuj ją markerem na cienką warstwę. Pokrój ją na kawałki i uformuj je w kształt chipsów nożyczkami. Weź żółtą i brązową farbę. Pomaluj sztuczne chipsy. Włóż je do paczki. Moja koleżanka nie może się powstrzymać i kradnie kolejnego chipsa. Ale tym razem jej nie podchodzi. Aha! Mam cię! I po twojej diecie. Nudzi mnie już to siedzenie i rysowanie. Niewiele dzieje się w naszym życiu. Ale moja koleżanka wychodzi i pojawia się świeczka. Potrzy jej rysunek świeczką. Wraca i znów rysuje. Ale jej kredka strajkuje i przestaje rysować. Co to jest? Czas ujawnić twój sekret. To świeczka, kochana. Wypróbuj to. Moja psiapsi pociera rysunek świeczką. To prawda, kredka nie zadziała na woskowym papierze. Wow, nie wiedziałam o tym. Jak byś zareagowała, gdyby czerwona woda płynęła z ekranu? O nie, co to jest? Mamy się wszyscy zamienić w wampiry? Do tego pranka potrzebujesz farby akrylowej i wacika. Odetnij kawałek bandaża. A teraz wacika. Połóż go na bandażu. Wyciśnij czerwoną farbę akrylową. Przykryj kawałkiem bandaża. Zabezpiecz warstwy gorącym klejem. Odczep uszczelkę z kranu w łazience. Połóż na niego bandaż. I włóż go z powrotem. Kiedy woda przeleci przez niego, przez chwilę będzie czerwona. Twoja psiapsi nie będzie się tego spodziewać. Nie ufaj za bardzo swoim znajomym i nie wychodź z pokoju bez zablokowania telefonu. Kochana, czeka cię mała aktualizacja. Wyciągnij szkiełko z ramki do zdjęć. Przyciśnij do niego nos. Zrób śmieszne selfie. Wybierz najśmieszniejszą fotkę i ustaw ją. Twoja psiapsi nic nie podejrzewa. Zadzwoń do niej. Dzwoni telefon. A to kto na wyświetlaczu? Na pewno nie mam kogoś takiego w kontaktach. Będzie bardzo śmiesznie. Do wykonania kolejnego pomysłu weź małe kartki i pisaki. Namaluj uśmiechy jak z kreskówek. Zrób dużo różnych wersji. Jeśli zauważysz, że twój zwierzak się nudzi, łatwo go pocieszysz. Nie wszystkie psy się śmieją, ale nasz Bubu ma uśmiech na każdą okazję. Przykładaj uśmiechy do jego pyszczka i zrób sesję. Twoje maleństwo ma naturalny talent. Spójrz na te pozy. Śmieszne fotki psiaka zaskoczą znajomych i rozchmurzą twoje Insta. Podobały ci się nasze pomysły? Daj nam znać w komentarzach, który pomysł dzisiaj wykorzystasz. Daj nam lajka, kliknij ikonę dzwonka i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić najśmieszniejszych pranków od Trum Trum.